Hana, gdzie jesteś? Serio? Cholera. Thank you.
Cześć, malutka. Głodna? Tak? Ach, w mordę. Hej, hej, hej. Nie bój się. Tak jest. No chodź. Słodziak. Wypas. Halo? Wow, graffiti aż tutaj? Chris? Jesteś tu? Torba jest tutaj, a ty? Chyba nie w środku, co? No proszę, co my tu mamy? Grzebać w rzeczach. Kurde. Dziwnie być tu z powrotem rok po tym wszystkim. O, rany, patrz na to. No, myślisz, że wpadnie do nas? No, chyba ktoś tak zakładał. No daj spokój, przez większość roku tutaj hula wiatr, nikt tu nie zagląda. A to dziwne, zamknięte. Tak, George o to prosił, żeby ludzie... nie włazili. Naprawdę? Jacy ludzie? No, nie wiem. Raz podobno ktoś obcy kimał na stacji. O, słabo. Panie przodem. O, jaki dżentelmen. Myślałam, że wagonik jest bliżej. Chyba Czapo to jednak totalnie chore miejsce na dom. Nawet jak na bogaczy. Aj ten bogaczy. Raptem kupili sobie górę. Ha? Już rozumiem, czemu chcieli mieć tę strzelnicę. Ile to jeszcze potrwa? To spora góra. No tak. W dzień jest przepiękna, ale w nocy wydaje się groźna jak drzemiący olbrzym. Masz...
Bosko. Tyłki nam już tu zamarzają. Dzięki, dzięki, dzięki za aplauz. Wiecie, gdzie mnie szukać. Słyszałeś to? Chyba coś słyszałem. Tak. O, kurde. Droga jest tak zablokowana, że chyba nie dojdziemy do chatki. Ja na pewno nie zamierzam wracać do tych nerdów ze schroniska i do popijania sobie czekolady z Emily. Wiesz co? Srać na to. Jesteśmy awanturnikami. Znajdziemy sobie inną, ciekawszą drogę. Jess! Kurwa! Hej, Jessica! Tak, żyję! Nic mi nie jest. Wow, mało się przez ciebie nie zesrałem. A myślisz, że ja nie? A nie połamałaś sobie nic? Z tego, co widzę, wciąż mam wszystkie 7 kończyn. Okej. Dasz radę wyjść? Nie wiem. Ciemno tu, nic tu nie widzę. Dobra, idę po ciebie. Nie ruszaj się. Hej, przystojniaku. Pomożesz mi ruszyć ten wózek? Dobra. Pomóż mi go przepchnąć. No weszło. Okej. Trochę inaczej sobie wyobrażałem nasze wspólne jęki. Prawie mnie o dreszcze, a takich dreszczy nie lubię. Ja ci pokażę jasną stronę dreszczy. Ale to już na miejscu, świntuchu. Wszystko okej? Tak, było blisko. To miejsce chyba nie spełnia norm BHP. Może lepiej już chodźmy stąd, co? Wreszcie! Światełko w tunelu.
No, no. Myślałam, że to będzie raczej chatka Baby Jagi. Czekaj, aż zobaczysz sypialnię. O, planujesz rzucić na mnie jakieś nieczyste zaklęcie? Mam za nadrzu niezłą różdżkę. Żebyś tylko nie spłonął na stosie, zanim zaczniemy. Teleskop! Popatrzymy na drzewka, popatrzymy na chmurki.